Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Halo. Dzień dobry. Maciej Cholewiński. Halo, cześć Maćku. Dzień dobry wszystkim. Cześć Piotrze. Z tej strony, witam. Tak, nowy rok minął. Jak Sylwester? Sylwester, ostatnio klasycznie. To Sylwester, znaczy? Sylwester we dwoje. O. Z moją wybranką jakby wspólnie, ale fajnie, miło. Dobre jedzenie. Tak? Czy nie zauważyłeś? Dobre napoje. Aha, rozumiem. No ja muszę ci powiedzieć, też rozmowy, miałem. Rozmowy. Tak. Fajnie. Ja miałem w końcu takiego Sylwestra, jakiego zawsze chciałem mieć, wiesz, że nigdzie nie musiałem iść, nie musiałem nie zmywać do 5 nad ranem, tańczyć nie musiałem, więc sobie siedzieliśmy w chacie z pszczami, wiesz, i piliśmy sobie piwko, ja sobie pisałem książki, no coś pięknego po prostu. No dawniej to były Sylwestry, kurczę, blade. A zauważyłeś, w ogóle taka refleksja mnie najszła teraz, że dawniej w ogóle Sylwestry były zupełnie inne. Znaczy dawniej, czyli no powiedzmy, nie wiem, co znaczy dawniej, no 90 lata, a może 80. Zauważyłeś, że na przykład nie było koncertów plenerowych, na których grał Zenek albo Beata Kozidrak albo Michał Wiśniewski? Nie było czegoś takiego, nie, prawda? Za komuny. No. Absolutnie nie było, natomiast były koncerty puszczane gdzieś ze Stuttgartu czy z jakiegoś innego Birmingham. Telewizji, gdzie grał Pet Shop Boys na przykład, czy jakaś inna kapela i każdy no czekał na ten występ, także. Tak, ale to słuchaj, to jest strasznie dziwne czasy, tak próbowałem sobie, żeśmy też przy okazji tego Sylwestra tak trochę wspominali, jak to drzewie bywało, jak to będzie za rok powiedzmy, że na przykład, słuchaj, nie było na przykład ogniw sztucznych, to znaczy tych wystrzałów, co to wiesz, taka kanonada się rozlega o północy i zatruwa środowisko, tylko były zimne ognie, od których się zapalały choinki. Pamiętasz takie zimne ognie? To było jedyne, natomiast nie było żadnego strzelania z balkonu, wiesz, wyłażenia, kurczę, i darcia japy. Znaczy, może darcie japy było, ale na pewno nie było strzelania jakimiś fajerwerkami. Był to as w telewizji. Suzina Jana kojarzysz i Krystynę Loskę? Jak z szampanem zawsze, tak, czyli wszystkiego najlepszego. No... Kurde, niesamowite. Słuchaj, nie było żadnego sushi na przykład, wiesz, w menu, nie? Żadnej pizzy nie było, tylko były kanapki albo sałatki. No, piękna sprawa w ogóle. Grzybki jakieś, boccie, coś takiego, kurczę. Żadnych takich wynalazków. Kurde, to był zupełnie inny świat. No i szampan, zamiast szampana było sowiecko igristo, kurczę. Nie wiem, czy przypominasz sobie boski smak tego radzieckiego szampana. Do dzisiaj go można kupić za 7 zł. No właśnie, wiesz, ja słuchaj, były chyba 2 Sylwestry temu. To ja kupiłem takie coś, wiesz, i ja w ogóle nie gustuję w tego typu rzeczach, ale sowiecko-igristo, no sentyment został, natomiast no wstrząsające, no wiesz, także powiem ci, to było strasznie dziwne. A, jeszcze w Sylwestra, słuchaj, zdarzyła się przedziwna sytuacja, to muszę ale się pochwalić. Ale Maciek, ale powiedz, nie odwiedzałeś Peweksów? Wiesz Sylwestrem? Słuchaj, nie odwiedzałem Peweksów. Kupić alkohol i papierosy? Nie, nie miałem kasy, wiesz. Powiem ci, że tak pod koniec istnienia Peweksów to jakoś z jakimś cudem, bo było coś takiego kiedyś jak bony. Pamiętasz, zamiast dolarów były bony. Bony towarowe, tak. Bony towarowe, tak, że tam jeden bon to był jeden dolar. To jest w ogóle jakiś idiotyzm, no ale nikt w to nie uwierzy dzisiaj. Ale pamiętam, że już, czekaj, to było jakiś tam początek studiów, czyli jakiś 89, 88 rok mniej więcej. To pamiętam, że sobie kupowałem fajki w Peweksie, wiesz, i ten zapach kameli to było po prostu nieprawdopodobne. Ale tak to nie miałem kasy po prostu, wiesz, także Peweks to była taka, wiesz, Peweks to było tak jak muzeum zachodu, nie? Że mogłeś ja wejść i zobaczyć wszystko. Przed Sylwestrem zawsze chodziłem do Peweksu i kupowałem właśnie, pamiętam, żitanesy kupowałem. No, żitanesy, to... No, i jak, nie wiem, wódkę to można było normalnie kupić, więc wódki to... Nigdy w tej kraju chyba nie brakowało. No wódki to raczej na pewno nie. No, nawet nie pamiętam, czy była Coca-Cola, słuchaj, wiesz, w takich Sylwestrach. Pewnie tam była jak w jakichś śladowych ilościach, ale tak to... Nie, słuchaj, strasznie zmienił się ten świat i powiem ci, że... No nie wiem, czy to dobrze, czy nie. W ogóle jakoś przestało mnie to interesować i w ogóle nie odczuwam
z upływem lat, wiesz, bawienia się i świętowania upływu kolejnego roku, to jakieś dziwne. Z czego się cieszyć w ogóle, wiesz, także no ciekawe. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, słuchaj, ponieważ w życiu osobistym zdarzył mi się sukces. Synek mój, słuchaj, zagrał na stadionie Ajaxu, wyobraź sobie, wiesz, w Sylwestra. Dasz wiarę? Ale w napadzie, czy na bronie? No zagrał na wiolonczeli, kurczę, jako student, słuchaj, w ogóle... No niestety, wolałbym, żeby zagrał na stadionie Ajaxu z Ajaxem. Znaczy żartuję, bo nie wiem właściwie. Chyba nie. W każdym razie wystąpił w takim koncercie jednoworocznym, który był no, czymś takim jak festiwal Eurowizji, czyli absolutnie wstrząsającym doświadczeniem, no ale obejrzałem ze względu na obecność tego wirtuoza, kurczę. No powiem ci, duże, duże wyzwanie, a natomiast później najciekawsze w tym wszystkim było to, że opowiedział mi o stadionie Ajaxu. No i muszę ci powiedzieć, że jak tylko te wiruski sobie pójdą, to ja jadę do Holandii, jadę do Amsterdamu i najbliższy mecz jaki będzie, to po prostu no, muszę tam pójść, bo no, cuda opowiadał, wiesz, że to jest po prostu tak wspaniałe miejsce. Oczywiście, wiesz, no zna stadion Widzewa, chodzi raz do roku, jak przyjeżdża ze studiów tutaj, ale wiesz, jak mówię, jak zobaczył stadion Ajaxu i te wszystkie kulisy i te korytarze i te... No wszystko w ogóle, co tam można było obejrzeć, to no, szczęka opada i po prostu 31 wiek co najmniej. Także to pod tym względem też był taki ciekawy Sylwester. Ja myślałem, że byłem przekonany, że ty jesteś takim właśnie człowiekiem, który za taką nowoczesnością to bynajmniej nie przypada i wolałbyś taki stadion, jak były kiedyś stadiony na wyspach, nie tylko na wyspach, w Łodzi też taki stadion był. U nas były miejsca, za bramką były miejsca z tymi takimi metalowymi przeszkadzajkami, żeby ludzie nie spływali w dół. A tak, tak, tak. Tylko żeśmy się nie opierali i myślałem, że takie stadiony cię kręcą. Ja ostatnio widziałem taki niesamowity film, nie wiem czy rozmawialiśmy o tym, ale widziałem taki stadion, który był nad rzeką i przy linii siedział taki facet, który miał łódkę. Jak piłka wpadała do wody, to biegł z tą łódką, wszyscy klaskali, dopingowali. On później wiosłował po tą piłkę i wracał z tą piłką. Genialna sprawa. Znaczy ja powiem ci, że bardzo lubię takie stadiony. To na przykład w Łodzi to jeszcze można odczuć taką atmosferę, słuchaj, jak pójdziesz na start. Ja tam bywam raz do roku, jak są wystawy psów dwudniowe chyba. I słuchaj, tam psy psami, bo tam sam mam psy, więc generalnie to pies mi nie dziwny. Ale słuchaj, stadion startu to jest po prostu taki, jaki pamiętam, wiesz, z dzieciństwa. Czyli słuchaj, żużlowy tor dookoła boiska, dosyć płaskie trybuny, nie za duże, drewniane ławki, proszę ja ciebie, dookoła to pole. No po prostu słuchaj, coś wspaniałego. Także w Łodzi można taki old school poczuć, jak to kiedyś wyglądało, jakby ktoś był ciekawy. A za granicą, jakby ktoś był ciekawy, to mogę zarekomendować stadion w miejscowości Vac. To jest pod Budapesztem, miejscowość mniej więcej taka jak nasz Łowicz, czyli dużo kościołów, biskupstwo, tylko że jest wielka rzeka przepiękna, która przepływa obok tego miasteczka i tam jest, słuchaj, stadion klubu Vac FC, czy FC Vac, słuchaj, przez V co się pisze, Vac. I stadion jest taki, że no, on jest chyba jeszcze lepszy niż stadion startu, słuchaj, po prostu trybuny są częściowo usypane z ziemi, kasy, jak zobaczyłem budynek kas, to po prostu się mało nie rozpłakałem. Po prostu podróż w czasie, słuchaj, no coś nieprawdopodobnego. A później jak prześledziłem, słuchaj, w domu historię klubu Vac, to okazało się, słuchaj, że tam parę lat temu, no może z 10, może z 15, przyjechał Paris Saint-Germain, słuchaj, na mecz. Bo wylosowali się w jakimś pucharze i normalnie do tego Vacu przyjechał Paris Saint-Germain, także duża sprawa, nie? Nie, takie stare rzeczy są fajne, natomiast jednak te nowoczesne stadiony, powiem ci, no nie wiem, byłeś na Stadionie Narodowym? Podobał ci się? Tak nie, w ogóle? Dziękuję, no ale widziałem te stadiony, które są właśnie no, w Anglii, no to one są rzeczywiście, wszystkie są nowoczesne, ale ja nie, na pewno nie jestem zwolennikiem takich stadionów, także one mi się nie podobają. Ja zawsze marzyłem jak byłem młodym chłopakiem, to żeby na Widzewie był dach, bo wiedziałem, że dach zwielokrotnia doping, więc to. Nie chodziło o to, żeby stać pod dachem i nie moknąć, tylko chodziło o ten doping. Dźwięk się odbija od dachu i gdzieś tam płynie na murawę. No i teraz mamy taki dach, także na pewno ja w ogóle jestem osobą, która nie wierzyła, że ten stadion powstanie. Także tutaj przyznaję się do tego i absolutnie w to nie wierzyłem. Śmiałem się z kolegi. To, słuchaj, to,
Tomka Żabieńca, znanego tutaj co niektórym, że jak on mówił, że ten stadion będzie na pewno, natomiast ja byłem zwolennikiem No Future i po prostu no, to, co to się wydarzyło, to jest niesamowite, więc... Niewierny Tomasz. Teraz, ten stadion teraz i ten dach, no owszem, mogę ponarzekać na ten stadion. Nie, no bez przesady. W zwyczaju, że są jakieś dziury, że to po prostu nie tworzy jednak całości, że ten stadion jest taki z zewnątrz niezbyt ciekawy, jakiś taki, miała być cegła czerwona, to nie wiadomo, co to jest czerwone, czy co. Że jest knajpa, w której przychodzą ludzie i knajpy futbolowe się kojarzą ze śpiewem, a tam w ogóle żadnych takich nie ma rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. I że jest jeden gatunek piwa, trwa. Jezu, jaki malkontent. Nasz stadion jest genialny, uważam. I knajpa jest genialna i może się ten otworzy. Natomiast wiesz co, to dla ciebie pewnie ideałem w takim układzie byłby Union, słuchaj. Bo tam większość, 3/4 stadionu to są stojące miejsca, gdzie są te metalowe przeszkadzajki, żeby się można było co oprzeć. I na meczach się stoi normalnie, słuchaj. I jest dach. I jest zawsze pełno. Jest tak pełno, jak no u nas. No i właśnie. I to jest to, co tacy kibice jak ja lubią najbardziej. Także no, miejsca stojące i dach. To prawda. Jak można oglądać mecz na siedząco? No nie, no daj spokój. To jest, wiesz, na siedząco to ja mogę w teatrze siedzieć. Chociaż wiadomo, co się dzieje w teatrze dzisiaj, także. Natomiast wiesz co, jeszcze tak do Sylwestra wracając, to tak, taką mam refleksję, że właśnie a propos Sylwestra i a propos Berlina, to chyba w Berlinie spędziłem najfajniejszego Sylwestra w życiu, słuchaj, tak jak sobie zrekapitulowałem. Takie ładne słowo, które nie wiem, co znaczy. Wyobraź sobie, że pojechałem kiedyś, miał taki przyjaciół właśnie w Berlinie i pojechałem sobie do tego pięknego miasta i tuż przed Sylwestrem, to znaczy powiedzmy około godziny 12 w południe, moi przyjaciele z Niemiec, którzy tam posiadali knajpę swoją, Film Ries się nazywa, legendarne miejsce, puścili słuchaj w tej knajpie Niebo nad Berlinem. I zachwyciłem się tym filmem, słuchaj, bo miał oczywiście tam angielskie podpisy, także widziałem ten film w oryginale, słuchaj, no przepiękny film, jeżeli nie widziałeś albo ktoś nie widział, to ja go szczerze polecam. I później jeden z moich kumpli mówi, słuchaj, podobał ci się film, mówię, stary, dawno nie widziałem czegoś tak pięknego, po prostu oszołomił mnie ten film, a koleś mówi, dobra, słuchaj, to ja ci pokażę ten Berlin. Wsiedliśmy na motor, słuchaj, objechaliśmy cały Berlin, łaziliśmy, wiesz, po dachach. Oglądaliśmy sobie, wiesz, te wszystkie plenery, słuchaj, no po prostu to było coś niesamowitego, no i w tym momencie się, wiesz, w tym mieście no, zadłużyłem. Berlin jest wspaniały, ale gdzie tam Berlinowi do Łodzi, także to. No, nie, no szczerze mówię, także wiesz, a jak nas powiedzi, kurczę, powiem ci szczerze. A ty miałeś taki, kurczę, jakiś fajny Sylwester marzeń? Wiesz co, moje Sylwestry, no to były pierwsze Sylwestry, to były w gronie męskim, także my żeśmy wtedy siedzieli, łoili i wiesz, i jarali, i się śmiali, i wygłupiali. Później żeśmy chodzili na polowania na dziewczyny, więc znajdowaliśmy takie same panienki, które siedziały samotne w mieszkaniu gdzieś na parterze, więc wypatrywaliśmy i później stukaliśmy i żeśmy je próbowali do nas zaprosić. A później jak już poznałem moją kochaną żonę, no to były imprezki takie w gronie kilkunastu osób. Chodziło się na imprezy, chodziło się na prywatki, więc kupowało się alkohol. Robiło się jakąś sałatkę czy tam coś w tym stylu i z tym się maszerowało parę bloków dalej, czy na jakąś inną dzielnicę. I tam było najpierw szybko, szybko alkohol, jedzonko, pyk, pyk i już w stany, więc tańczyło się do bólu, aż nogi bolały. A później, po tej 12, już człowiek zmęczony tym alkoholem i tym tańcem, no to szukałem wygodnego wyrka, żeby położyć swoje umęczone ciało. No i to tak wyglądało. Takie to były sytuacje. Ja bym to widział. Oczywiście, że się strzelało też się. Pamiętam, że się strzelało z jakichś saletry się odpalało, wkładało się jakiś proch, jakieś naboje do tego, więc były jakieś wybuchy przy okazji. Coś takiego też się działo. Tak, no ja nie to było raczej... tylko takich delikatnych ogni zimnych w ręku, tylko było raczej tak właśnie, wiesz, hardkorowo, no. No, to musiało słowo. Aha. Wystrzały to by się raczej z wielką nocą kojarzyły, wiesz, do dzisiaj mam przed oczami taki widok, słuchaj, jak na Abramowskiego, tam były te słynne komory, które niestety teraz zostały zasypane, no częściowo powiedzmy, ale już ich nie ma takich, jakie ja pamiętam z dzieciństwa i cała ulica, słuchaj, wylegała do tych komór, proszę ja ciebie,
I wszyscy młodzi i starzy mieli przy sobie puszki po farbie albo jakieś inne po czymś innym, ale po farbie chyba były najlepsze i wszyscy strzelali z tego kalichlorku, słuchaj, to było coś niesamowitego, wiesz, no im większy, wiesz, hugo oczywiście, a czasami i obrażenia, tym, wiesz, większa radocha czy tłumu, także to z Wielkanocą to mi się te strzały kojarzą, ale wiesz co, w Sylwka to nie pamiętam, natomiast ten twój opis, słuchaj, imprez, tak, to tak było, słuchaj, po prostu wspólnota pokoleniowa jest niesamowita, no, tak, te sałatki w słoikach. Ta, nie byłoby takich pojemniczków wyspecjalizowanych, prawda, plastikowych teraz, takich, wiesz, że możesz do lodówki wsadzić i jest, wszystko wygląda ładnie, elegancko, równo. O, wiesz, słoik, sałatka, kanapki, alkohol, tak, szybko, szybko, tak, faktycznie, bo alkoholu zawsze było mało, nie wiem dlaczego. Jakoś tak. Nie wiem, o co chodzi, no. Ale tak, no, nie wiem, bo tak z jednej strony właśnie z tymi wspomnieniami to jest tak, że z jednej strony człowiek tak patrzy na to z nostalgią, a z drugiej strony powiem ci, że tak, widzę taką dojmującą bidę, wiesz, tamtych czasów. To mnie trochę przygnębia jednak. No, to miało jakieś tam swoje plusy, ale no nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Wiesz, jeszcze ta milicja, kurde, na tych ulicach. Straszne to było, no ale dobrze, było, minęło, słuchaj. No i co? I teraz mam taki pomysł, żeby pogadać o marzeniach widzewskich, słuchaj, na ten nowy rok. Bo wiesz, bo jak się spotkamy za rok, mam nadzieję, to będziemy mogli się obśmiać z tego, co my tutaj mówimy i powiedzieć, kurde, jacy byliśmy naiwni, ponieważ na przykład za rok, tak sobie projektuję, jesteśmy w Ekstraklasie, rozumiesz? Skończyła się runda ta jesienna, słuchaj, jesteśmy właśnie w przerwie, tak jak teraz, i jesteśmy po wiekopomnym zwycięstwie nad Legią po 20 paru latach. Jesteśmy na trzecim miejscu Ekstraklasy, albo na drugim nawet, dlaczego nie? Jak ci się podoba moja wizja? Fantastyczna, czy? No, niesamowita. Niesamowita. Trudno mi ją sobie wyobrazić, ale... ale no to byłoby piękne. Pewnie. No byłoby, byłoby. Ale nie, słuchaj, ja powiem ci, że jak się zacząłem interesować Widzewem i interesowałem i cały czas, no tam lata mijały, no to ja sobie w najgorszych snach nie myślałem, że będzie to wyglądało tak, jak wygląda ostatnio. A to ostatnio to jest ze 20 lat, no. bez mała, także no, by mi się zawsze wydawało, że to jest taki klub, który tylko i wyłącznie gra o najwyższe cele i ma duże ambicje, ma porządnych właścicieli, piłkarze, którzy przychodzą, to po prostu są zawsze świetni, najlepsi w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No i dupa, no, się okazało, że jesteśmy zwykłym, normalnym klubem, który przeżywa swoje wzloty i upadki. Mieliśmy właśnie te swoje 2 razy 5 minut, niestety niewykorzystane. I tak to wygląda, no, żyjemy tymi marzeniami, tak próbujemy też ten ogień podsycać. I tak się cieszymy z każdej małej rzeczy, natomiast no, prawda jest brutalna. No, siedzimy gdzieś na zapleczu ligi, nie mamy drużyny. Nie mamy jakichś dobrych właścicieli, porządnych, z ambicjami. Nie mamy właściwie też zarządu, który byśmy powiedzieli, żebyśmy się dali za niego pociąć i powiedzielibyśmy, tak, to są ci właśnie ludzie. Piłkarzy to też mamy takich średnich, słabych, powiedział. Trenera też mamy jakiegoś takiego na dorobku, który też nie wiadomo, co z tego będzie. Że wszystko jest... Tak, Piotrek, przepraszam, bo ci taką wyliczankę tutaj powiedziałeś, to mi się przypomniał taki kawał Alosza Avdijewa, jak w Rosji jest takie plemię Czukczów. I on powiedział kiedyś taki dowcip, że para Czukczów przyjechała do Moskwy, wiesz, i wysiedli na stacji i nagle Czukcz, czyli on patrzy, a żona mu się zgubiła. No i idzie na milicję i mówi, wiecie co, panowie, no żona mi się zgubiła, a milicjant mówi, to proszę ją opisać. No to ten Czukcz mówi, no była taka niska, krzywe nogi, no niezbyt ładna, rzadkie włosy, taka w ogóle jakaś, albo wiecie co, nie szukajcie jej. I trochę mi to przypomnę, właśnie, no nie mamy zarządu, nie mamy tego. No tak, tak, trochę tak jest. W tym roku, jak będziemy mieli, no cokolwiek, jak gdzieś tam zabłyśnie, czy na przykład no, zabłyśnie zarząd, że coś wymyśli fajnego, coś dla kibiców, coś dla klubu, czy właśnie się pojawi jakiś ktoś z olbrzymimi pieniędzmi i jeszcze większymi ambicjami, no to albo odwrotnie, jakkolwiek, tak. albo nagle jakiś jeden piłkarz nagle się pojawi w Widzewie, który zacznie znowu grać fajnie, jak na przykład
nie wiem, Robak na jesieni dwa lata temu, albo właśnie Przemek Kita, który też no, pokazywał, że grać fajnie w piłkę potrafi. Nagle się pojawi ten trzeci, ten czwarty, piąty, no to to będzie fajny rok. No to coś, no, trzeba się trzymać niestety, ale każdej takiej małej radości i powoli no to... malutkimi łyżeczkami. Ja sądzę, że mamy dzisiaj który 21 rok, no to jak będzie rok na przykład 2028, będziemy grać w tej ekstraklasie i coś znaczyć, no to ja się naprawdę będę cieszył. 28? Człowieku. Chłopie, no tak, to a jest... co to jest? W naszym wieku to przecież czas to płynie, wiesz. No tak. Po prostu jak stryknięcie. Niedawno był 2010, a już masz 21. No tak, to przez grzeczność nie zaprzeczę. O kurde, faktycznie. 28 mówisz? No dobra, to jeszcze nie będzie tak źle, wiesz. 28, dobra, to tak po 60 dopiero człowiek się tam zaczyna lekko sypać. Tak słyszałem przynajmniej, nie wiem. No ciekawe, ale myślisz, że coś tam się odpali w tej naszej drużynie, czy... No bo wiesz, no tak przeczytałem parę różnych tekstów w różnych publikatorach, jakichś internetach i innych takich głupotach. No i oczywiście widzę, jest, wszyscy jeżdżą po tym naszym klubie, żeby rozczarowanie, że syf i tak dalej, i tak dalej. Ale redaktor Kukuć na przykład zaczął, przewidział togę sprawiedliwego i powiedział, że bez przesady, no, że to może coś tam odpali i mamy jeszcze dwa mecze zaległe i być może coś z tej drużyny jeszcze będzie, kurczę. No, myśli, że coś... Redaktor Kukuć to jest pierwszy do tego, żeby, wiesz, żeby po tej drużynie pojechać, a że chciałby jeszcze w tym klubie trochę pobyć, no to musi w drugą stronę uderzyć na dzień dobry. Na początek sezonu, sam rundy. Więc ja go rozumiem. Natomiast moim zdaniem no to z tej drużyny nie będzie nic. Że absolutnie nic nie będzie. No, jeżeli chodzi o wzmocnienia, no to też nie mam przekonania, że są na to fundusze, żeby jakieś porządne wzmocnienia. Bo my powinniśmy już, żeby nie było jakichś takich właśnie jeżdżenia po Widzewie, no to my powinniśmy w sierpniu ubiegłego roku mieć drużynę ekstraklasową. Powinniśmy mieć trenera ekstraklasowego. My powinniśmy mieć już jako klub taki, który ma duże ambicje, mieć po prostu no, takich ludzi na właściwym miejscu, a nie brać ludzi z przypadku. Wszystko się dzieje, to się dzieje z przypadku. Nazwiska jakieś kuny i niekuny jakieś z przypadku, nie wiadomo co to jest. No ale no, taki był pomysł, że kupujemy młodych zawodników perspektywicznych, zamiast zawodników starych, wypalonych, jak to było w zeszłym sezonie. Tylko nikt nie mówi, że bierzemy po prostu zawodników najlepszych z najlepszych. No. Najfajniejszych z najfajniejszych. Mocnych, naprawdę, którym zapłacimy porządne pieniądze. Że będziemy kupować samych fachowców. Jak młodzieżówka, no to weźmiemy kogoś, kto jest Holendrem z kraju, gdzie są najlepsi młodzieżowcy na świecie. I po prostu takiego jednemu zapłacimy porządne pieniądze jedne i chociaż będziemy mieli tutaj na tej niwie jakiś mały sukces, bo on nam wychowa nie jakiegoś piłkarza, który pogra trochę jak pięczek i za chwilę zniknie w przepaściach, czeluściach, wiesz, trzecio-czwartoligowych. Czy wychowa jakiegoś napastnika, który rzeczywiście będzie potrafił pod bramką strzelać gole, no i tak dalej, i tak dalej. No więc jakoś tak brakuje tutaj mądrości, mi się wydaje i... Tak, no ale słuchaj, i pieniędzy, to są, bo... no i pieniędzy, no bo brakuje porządnych właścicieli, takich, którzy właśnie mają do 15 milionów kibiców, czy tam 9, dorzucają kolejne 9 czy 15 i jeszcze się rozglądają za kolegą, który ma również 5-10 do wydania, do zainwestowania. No, ale teraz też czasy są takie, jakie są. No to coraz trudniej będzie, także ja nie jestem jakimś tutaj optymistą. No. W szukaniu ludzi, w wydawaniu pieniędzy na futbol. No, futbol to jest jednak zabawka dla bardzo bogatych i no to w Polsce takich nie ma. Za granicą jak ktoś jest, to szuka tam, gdzie jest biznes, a w Polsce biznesu nie ma, no to trudno to będzie coś tak to skleić. No. W Anglii, no to wiesz, no to jak deszcz pada, to nie ma przekładania meczy, tylko jest suszenie boiska. Tak jak wczoraj oglądałem Preston Stadion, kolega mi pokazywał, suszenie, no bo kibice mają przejść. No to oczywiście to nie były zdjęcia z dzisiaj, tylko tam powiedzmy sprzed roku czy sprzed dwóch lat, ale no to ma sens. No po prostu się robi wszystko, żeby był biznes, żeby przyszli ludzie, żeby wydali swoje pieniądze i żeby chciało im się przyjść następnym razem i następnym razem, następnym i tak dalej. No, więc, no
u nas to tak wygląda. No masz teraz telewizję Polsat i jak nie masz, tak jak ja, tego dekodera Polsatu, czy masz, czy nie zapłacisz pay-per-view, no to po prostu już meczu nie obejrzysz, już nie ma szans. No tak. No właśnie jest niby telewizja klubowa i jest dwóch, którzy pokazują mecze, opowiadają o meczach. Ja tych meczów no, nie mogłem obejrzeć, także no, gdybym się gdzieś tam nie starał, nie próbował gdzieś do kogoś podjechać. Czy... Także... No wiesz, słuchaj, prowadzenie takiej firmy jak klub piłkarski to jest jednak skomplikowana sprawa. Tutaj, bo tutaj jakiś taki koleżka z jakiegoś Porto przyszedł do nas, tak? Dobrze kojarzę? Że tak niby czytam jakieś informacje o CWA, ale tak raczej pobieżnie i to jakiś taki jest magik. Nie wiem, czy coś słyszałeś o tym? Wiesz, w Widzewie to teraz jest takie coś, że wszyscy się cieszą. Wszyscy się cieszą, że jest cisza i że nic nie mówimy o transferach, bo znowu nam ktoś podkupi, ktoś możniejszy, ktoś lepszy. I to jest ten dramat, że kiedyś takich rzeczy nie było, że był ktoś mocniejszy, że ktoś był bogatszy, no po prostu to my żeśmy rozdarowali karty, a dzisiaj to kurczę, musimy się martwić o byle jakiego, wiesz, zawodnika, o którym świat jeszcze nie wie, że ktoś nam go podkupi. Myślisz, że prowadzone są w ciszy i spokoju rozmowy z Lewandowskim? Nawiasem mówiąc, to jest bardzo ciekawa kwestia, czy gdyby Lewandowski przyszedł do Widzewa na przykład, czy by zgasł, czy by rozbłysnął. Jestem przekonany, że by zgasł. Na pewno by zgasł, no bo napastnik to potrzebuje podań jak tlenu, no a kto ma mu wrzucać piłki? Kosakiewicz? No, za przeproszeniem, który no może sobie, wiesz, co, wrzucać, ale jakimś, nie wiem, krasnoludką, który wyskoczą do tej piłki i strzelą gola. Także to wymaga... Ja jestem przekonany, że większość z tych piłkarzy, którzy są u nas, jakby grało w lepszej drużynie, to jakimś tam ekstraklasowej, typu, nie wiem, Lech Poznań, czy tam Wisła, czy ktokolwiek, to byś zobaczył, żeby błysnęli, żeby nagle pokazało się, że grają lepiej. No. Tutaj się zebrało jakieś takie stado, nie wiem kogo. I to wszystko jest prowadzone słabo też. No ale to widzisz, to... Słuchaj, no to z twoich słów wynika to, że umiejętności mają koledzy, ale jako drużyna coś tam im nie gra. Czyli co, no to trener jakiś, nie? Przecież wydawało się, że wiesz, że ten nasz trener to ta drużyna naprawdę... No słuchaj, no przecież widać było na początku sezonu, że drużyna gra zupełnie inaczej i muszę od razu powiedzieć, że grała dużo lepiej niż ta parodia, która grała w tamtym rozdaniu, prawda? Czyli ta ręka trenera była widoczna, kurczę. No i teraz jest problem, czy pół ja roku, nie, Maciek, to jest wystarczający czas. My żeśmy pierwszy mecz grali z Radomiakiem i przegraliśmy chyba 3-0, później graliśmy w Głogowie z Chrobrym, przegraliśmy też ten mecz, także my wcale na początku jakoś nie graliśmy super. My żeśmy cały czas się tłumaczyli tym, że jest wirus i że po prostu piłkarze, jeżeli nie było czasu na przygotowania, na wyjazdy i tak dalej. I to tak. Ale wiesz, stylistycznie to wyglądało inaczej, wiesz, to ci, mimo że tam przegrywali, to wiesz, to oni biegali, walczyli i jakoś jest zmiana, wiesz, znaczy ja widzę zmianę, jeśli chodzi o drużynę, że tak mentalnie są inni, wiesz, trochę. Inna sprawa, że na tle tej drużyny z poprzedniego sezonu to każda inna byłaby lepsza, także to też jest... No tak, no już gorzej niż tamta drużyna, to już nie można było grać, prawda? Także tutaj jakiś progres jednak był. A ja powiem stop, bo pamiętam na jesieni, jak byliśmy liderem i graliśmy ze Śląskiem Wrocław i z Legią jak równy z równym, więc my żeśmy grali naprawdę o wiele fajniejszy futbol w zeszłym sezonie całym niż w tym, który jest obecnie. Także ja tak nie będę tutaj mówił, że przyszedł Dobi i że zrobił lepszą drużynę niż poprzedni trener Kaczmarek. Absolutnie nie. To jest ten sam produkt, słaby, jakiś oparty może na jakichś ambicjach, ale to tylko to pozostaje i nie wiem, no wiele piłkarzy poczyniło jakiś taki regres tych piłkarzy, którzy przyszli, bo to mieliśmy naprawdę fajnego bramkarza, który dobrze bronił, mieliśmy Poczobuta, który rozbijał te akcje, mieliśmy Robaka, który strzelał jak na zamówienie, mieliśmy, wiesz, no mieliśmy taki zespół, który mógł tylko być lepszy, a się okazało później na wiosnę, że on powiedział, że to wszystko było oparte właśnie na Przemku i później wszystko się zrąbało. No, i grali
słabo albo bardzo słabo. A ci nowi teraz piłkarze, którzy przyszli, no to no nie mogę powiedzieć o żadnym z nich, że on wniósł jakąś wielką wartość i że Czubak to jest po prostu, no nie wiem, jakiś świetny napastnik, a właśnie Mleczko czy ktoś to jest po prostu jakiś też, no jakiś super piłkarz. Tak, absolutnie tego nie mogę powiedzieć. Także to są wszystko ludzie na dorobku, tak jak trener i no nie ma z tego jak gdyby jakiejś super drużyny, no i nie ma jakichś takich zadatków, no. Więc ja tutaj nie widzę tego. Owszem, jakby na przykład odstawili 6 piłkarzy dzisiaj, tych, którzy są nam niepotrzebni, tacy jak no, wspomniany właśnie Kosakiewicz, czy Mateusz, czy wielu innych, i wstawili innych, takich ekstraklasowych piłkarzy, to jestem przekonany, żebyśmy wtedy ruszyli, ale tak to jest wszystko wielka niewiadoma, z tendencją do... Wieje grozą. Jest... No. Czyli raczej nie spodziewasz się tego, żebyśmy awansowali w tym roku? Ależ absolutnie, my absolutnie nie awansujemy, jeżeli będziemy w drugiej ósemce, to będzie wielki sukces, no. Tak uważam. Bo tutaj z jakiego powodu mam tak uważać, że będzie lepiej? No, nic nie ma takich wiadomości z klubu, żeby było lepiej. No, jedyna informacja, która jest świetna, to jest ta, że nie ma już pani Pajączek. To jest rzeczywiście informacja, która bardzo mnie... Tak. Prezes nie gra, nie grała właściwie. Tak, a wiesz co, ja tak się zastanawiam, czy się z tobą zgadzam teraz. Ja myślę sobie, że jeżeli te głupie wirusy sobie pójdą, to kibice wrócą na trybuny, to słuchajmy się, że możemy sobie pomarzyć o jakichś barażach, wiesz, to myślę, że to jest w zasięgu, słuchaj, bo tutaj takie mam wrażenie, że te wszystkie drużyny to są takie mniej więcej takie same, słuchaj, że to wyjdzie mecz, to się przyjemnie ogląda każdą drużynę, prawda, czy to jest nawet ten ŁKS, kurczę, czy jakieś inne drużyny, to się przyjemnie ogląda, a jak nie wyjdzie, no to jest taka po prostu kopanina jak czasami w naszym wykonaniu. I teraz jest kwestia, czy jeżeli się inni odetkali, no to czego może słuchaj, w ten czas się chłopaki wezmą do roboty, może coś tam zaskoczysz, może dwa mecze do rozgrania. Słuchaj, jeżeli by się dodał stadion, słuchaj, rozrzeszczanych ludzi, no zdopingować na okazji, to słuchaj, to myślę, że mamy czy zagrać i sporo rzeczy wygrać. Ciężko powiedzieć, bo czy ja tam staram się zawsze, wiesz, tak no, patrzeć przez te różowe okulary, ale czasami jest to trudno, ale myślę, że stać nas na to, żeby zagrać w barażach i być może przy odrobinie szczęścia może nawet awansować, no bo słuchaj, no takiej szansy jak w tym roku, no to długo nie będzie, słuchaj, no tyle drużyn, które awansuje, no to jest taki dar od losu, któremu na imię Zbigniew, no wiesz, może się udać, no ale kurczę, no zobaczymy. Jestem też ciekawy, czy kogoś kupimy, jakiegoś piłkarza, czy w końcu dopisze nam szczęście, bo to jednak, słuchaj, taki pomysł teraz przyszedł, no ale to oczywiście jest trochę fantastyka, że kiedyś, nie wiem, czy do tej pory coś takiego jest, zaraz sprawdzę nawet w tych internetach całych, na Widzewiaków albo na Widzew to my, był taka liga typerów i tam różni koledzy sobie typowali, wiesz, tam jakieś, nie wiem, czy to chodziło o wyniki, czy o to, o tamto. I okazuje się, że wiesz, byli ludzie, którzy przewidywali, słuchaj, wiesz, wyniki naprawdę no, bardzo dobrze. To może by zasięgnąć rady kibiców, kogo kupić, albo wiesz, a może niech się jacyś kibice, słuchaj, zgłoszą do zarządu jako społeczni konsultanci. Ale poczekaj, Maciej, przecież my mamy teraz faceta, któremu klub płaci miesiąc w miesiąc pieniądze, paru miesięcy, no to dajmy mu błysnąć. Może rzeczywiście się okazać, że przyjdzie pierwszy trening teraz za parę dni i na Widzewie się pojawią ze 2-3 nowe nazwiska i to będą nie no-name'y, tylko właśnie tacy ludzie, że będziemy zaskoczeni, że oni są trenują z drużyną. A może po prostu właśnie opowiemy całemu światu, że to będzie zrobione jeszcze w błysku fleszy i przyjdzie telewizja i nakręci program z jakimś gościem, który do nas dotarł. No, także no, od tego, żeby piłkarze się pojawiali w klubie, to nie są kibice, tylko to są trenerzy i cały sztab różnych, wiesz, fachowców, którzy jeżdżą po boiskach po całej Polsce i po innych krajach i wynajdują takich piłkarzy, którzy są dobrzy i którzy będą chcieli tutaj przyjść i grać dla naszego klubu. Także ja uważam, że no zróbmy to profesjonalnie. No. Mamy faceta od zakupów, jakiegoś tam dyrektora, czy nie wiem, jak on teraz się nazywa.
tam co drugi jest dyrektor, więc no dajmy mu popracować temu Wichniarkowi, jeżeli będzie stworzył jakiś jeszcze cały system scoutingu i tam będzie właśnie tych 5-10 ludzi, którzy będzie w jednym miejscu oglądać 10 drużyn, no to na pewno się pojawią kolejni piłkarze. No tak jak mówię, no sądzę, że teraz jak się pojawi może jeden, dwóch, trzech nowych piłkarzy, to będzie super. To na pewno dadzą więcej jakości niż którzy są obecnie. Z tamtymi się pożegnamy, to też będzie super. To będzie kolejny już jakiś plus tej drużyny, no bo drużynę to buduje się, tak jak my wcześniej rozmawiali, raz na 25 lat, no. Więc dajmy popracować tym ludziom. Liczę właśnie na tych skautów, że będą fajni skauci, będą dobrze opłacani, będą dostawać po parę dobrych tysięcy złotych i będą z tego wyniki. Oni będą po prostu jeździli i znajdywali, że to będą nasi byli piłkarze na przykład, którzy grali nawet w Lidze Mistrzów i to oni będą tymi właśnie skautami, jeżeli nie mający innego roboty. No tak, czyli reasumując, słuchaj, bo to też biorę pod uwagę ewentualne przyszłoroczne spotkanie, żebyśmy się obśmiali jak pszczoły, prawda, nad czyjąś naiwnością, albo czyimś optymizmem, albo czyimś pesymizmem. Czyli stawiasz, że raczej to lipa będzie w tym sezonie, jeśli chodzi o awans. Tak, tak, ten sezon to absolutnie, ten awans jest wręcz niepotrzebny, bo awans potrzebny jest wtedy, kiedy masz drużynę. Jak masz drużynę, która łoi wszystkich po 5-0, no to wtedy jest awans sensowny, a ja przypomnę ci awans, który zapewnił nam swego czasu wszedł z drużyną, poczekaj, kto to, no nie wiem, czy to wszedł trener Majewski, czy wszedł później trener Janas, chyba Paweł Janas, później przejął go Kretek i tak dalej i mieliśmy zespół Mroczkowski, tak, a później się zaczęło wszystko tak sypać i widzę przez te lata, to dla wielu, jak gdyby już mogę powiedzieć, że pokoleń, to są jacyś chłopcy do bicia, no. To są po prostu, to jest zespół, który przyjeżdża, którego trzeba po prostu ograć. O, przyjeżdża Widzew, no to dopisujemy sobie 3 punkty. No to no chyba no nie takiemu Widzewowi, żeśmy wybierali i no nie tak, żeśmy się tak zachwycili, no bo ty nie jesteś piłkarzem, który się zachwycił trybunami i wiesz, jakimiś tak jak pewnie ludzie, nie wiem, w latach 70. czy 80. jakąś Lechią Gdańsk, Zawiszą Bydgoszcz, czyli innym ŁKS-em, gdzie chłopaki jeździli tłumnie na wyjazdy, tłukli wszystkich i to byli, wiesz, super kibice. A raczej się zachwyciłeś piłkarzami, no więc no to tutaj my musimy jednak, wiesz, poczekać, no, cierpliwie. Mówisz. No wiesz, z drugiej strony, słuchaj, jak ŁKS awansował chyba z 2 lata temu, to tej ekstraklasy całym, to też lał wszystkich, wydawało się, że słuchaj, że mają drużynę taką naprawdę ekstra, a później awansowali i okazało się, że no niekoniecznie. Kurczę, to jest, słuchaj, nieprawdopodobne, po raz kolejny mnie... Nie, bo ŁKS mówił wyraźnie, ten ich prezes mówił, że my żeśmy awansowali, ale my jesteśmy jeszcze nie gotowi na to. On chciał, żeby ten awans się stało, jak się stało i oni awansowali. Rzeczywiście w tej lidze zdominowali, ale facet wiedział, czego chce. No i dzisiaj widzisz, już w marcu zaczął budować dzieci majcze, na to, żeby tą drużynę wzmocnić i dzisiaj znowu ŁKS puka do bram ekstraklasy. No wiesz, czy puka, wydawało się, że puka, ale słuchaj, myślę, że wyhamował. Trochę im tlenu odcięło i jeszcze ten jakiś Hiszpan, którego nazwiska nie znam niestety, odchodzi. Ale właśnie to jest taka też kolejna funkcja, jakieś refleksyjne się stają ostatnio, że to jest to takie umiejętność skomponowania drużyny piłkarzy, ułożenia klubu, dobrania właściwych ludzi. To się zdarza, że się musi zebrać naprawdę przez jakiś boski przypadek, nie wiem, 4 facetów, którzy grają niesamowicie na swoich instrumentach, jeszcze tego wszyscy mają talent. Wiesz, no to jest strasznie trudne, prawda? Bo zespołów jest mnóstwo, muzyków jest mnóstwo, ale co potrzeba, żeby taki zespół muzyczny odniósł nieprawdopodobny sukces w postaci nagrania nieprawdopodobnej muzyki, prawda? W futbolu jest bardzo podobnie. Tylko, że tutaj musisz zebrać no, więcej niż 4 ludzi. Musisz zebrać przynajmniej te 20 osób, prawda, do tego sztab. Oczywiście wszystkich ludzi dookoła klubu. Słuchaj, to jest nieprawdopodobne. Słuchaj, jak to się dzieje w ogóle, że się udaje skleić na przykład taki Bayern Monachium, czy
czy coś w podobie, wiesz? A jeszcze tak wrócę, słuchaj, to a propos tego... Ja ci jeszcze odpowiem, poczekaj, bo tutaj się z tobą zgadzam, że to jest sztuka wielka. Bo, oczywiście ona musi być poparta w dzisiejszych czasach bardzo dużym pieniądzem, no bo to pieniądz tutaj rządzi, więc to wynajdujesz takich ludzi, którym po prostu no, musisz dobrze zapłacić na czas. Ja uważam, że dużym sukcesem w Widzewie jest to, o czym nie powiedzieliśmy, ale to trzeba powiedzieć na głos, że klub się wywiązuje ze swoich zobowiązań względem piłkarzy i pracowników, tak mi się wydaje. Tak, już nie ma łatki, że to jest... Tak, to jest jakiś, no jeszcze do niedawna, no to mówiło się, że na wszystkie te kluby ekstraklasowe jest zaledwie kilka klubów, które się wywiązują i co rusz to były jakieś problemy, co rusz to piłkarze byli smutni, no bo nie dostawali kasy, wiesz, no. Tak, ja też, rozumiem taki, tak. Dzisiaj no to są chłopcy, którzy zawsze mogą wystawić fakturę, no bo nasi piłkarze wystawiają faktury, więc wystawiają faktury i tam dają jakiś tam termin płatności i tą kasa im wchodzi na konto. Więc z tego to trzeba się naprawdę cieszyć, że to tak jest profesjonalne, tak jak być powinno. Natomiast nadal tych pieniędzy się okazuje, że nie ma, no bo to one są tutaj tym kluczem na drużynę, no bo są inne jeszcze wydatki związane z tym obiektem, który mamy i utrzymaniem tego obiektu. Więc z tej całej budżetu 18 chyba milionowego, bo tyle chyba mamy taki budżet, to się okazuje, że to wszystko no, tak nie wychodzi, zwłaszcza, że te przypływy tych pieniędzy też nie są już teraz takie duże, no bo kibice nie przychodzą na stadiony, mniej się tego też sprzedaje, mówię o pamiątkach i tam jakichś tam kiełbasach czy tam czymś innym. No i to wszystko tak też zniechęca, no trudno jest też znaleźć właśnie sponsorów, którzy tu wejdą. Także... No tak, to jest ciekawe, no faktycznie. Natomiast wiesz, jeszcze tak wrócę do tego Sylwestra, bo kiedy czekał na ten występ na stadionie Ajaxu, słuchaj, to oglądałem sobie telewizję holenderską, w której ten występ był pokazywany. No i żeby tam nie zanudzać widzów telewizji holenderskiej, puszczano różne reportaże z życia Amsterdamu, słuchaj. I około godziny 9 był puszczony prawie 40-minutowy, słuchaj, dokument z roku 95, kiedy Ajax Amsterdam zdobył Puchar Interkontynentalny, pokonał tam wtedy jakichś Brazylijczyków, słuchaj. I zrobili dziennikarze tej telewizji taki reportaż, w którym kilkunastu reporterów rozpełzło się po całym Amsterdamie i obserwowało, jak Amsterdam świętuje zwycięstwo, no albo ewentualną przegraną, bo wtedy oczywiście nikt nie wiedział, czy Amsterdam zdobędzie ten puchar, czy nie. Więc wchodzili do knajp, słuchaj, wypełnionych kibicami, do salonów fryzjerskich, do sklepów, w których nagle zjawiły się telewizory i cały personel siadał i oglądał mecze. Na zebranie jakiś japlis, słuchaj, w garniturach, którzy odkładali te swoje dokumenty, słuchaj, wiesz, wlepiali swój wzrok w ekran telewizora. I oczywiście na trybunach i tak dalej, później to świętowanie. I słuchaj, dlaczego o tym mówię, bo zobaczyłem na ekranie piłkarzy, o których w ogóle już, znaczy, to oczywiście wiadomo, że zawsze pamięta się jakiś tam piłkarzy z dawnych czasów, ale tutaj, słuchaj, nagle okazało się, że pokazali tę drużynę Amsterdamu, ja praktycznie całą drużynę znałem z nazwisk i imion. Rozumiesz? Że tam byli ci bracia Van den Boer, prawda? Był Patrick Kluivert, rozumiesz? Był, kurczę, Edwin van der Sar, rozumiesz? I wszystkie te twarze były mi znajome, czyli udało im się zbudować, słuchaj, drużynę, bo ja tak generalnie, wiesz, piłką nożną poza Widzewem, to tak, no, wiesz, oglądam, trochę się interesuję, coś tam wiem, ale żebym to śledził na co dzień, wiesz, z wypiekami na twarzy, to tak tego nie ujął. Natomiast tu okazuje się, że słuchaj, drużyna Ajaxu znam właściwie całą, słuchaj, właśnie z imienia i nazwiska, kto gdzie grał, wiesz, i tak dalej, czyli okazuje się, że im się udało stworzyć jakiś taki nieprawdopodobny, wiesz, nieprawdopodobną perełkę, prawda? I co więcej, w większości to byli ludzie, którzy byli tam wychowani, słuchaj, czyli to byli ludzie, których wychował sobie Ajax, prawda? Który zresztą jest znany z tego, że naprawdę, jak to się mówi w Café Football, z czego moja żona się śmieje zawsze, ciekawe, czy będzie o szkoleniu młodzieży, bo zawsze gadają o szkoleniu młodzieży, ale ten Ajax, słuchaj, właśnie jest takim klubem, gdzie to szkolenie młodzieży jest naprawdę super, wiesz, i to jest właśnie coś takiego, żeby nam się udało na przykład coś takiego zrobić. Widzę, wie, no tak, prawda? Ale żeby się udało, no to my nie musimy, wiesz, wymyślać koła, tylko musimy wziąć Holendrów, zatrudnić i po prostu nie napisać, co się robi, no.
No, ale mogą przyjść, mogą się zdziwić, że u nas jest inaczej i są rzeczy, które są nie do przeskoczenia. Zobaczą młodzież, która, wiesz, trudno jest ją od komputerów wyciągnąć i tak dalej, a w szkółkach piłkarskich chodzą dzieciaki, których rodzice są tak jak my jeszcze wychowani, może nie na komputerach i pchają te swoje grube dzieciaki, czy tam jakieś takie, które absolutnie nie mają do tego ani drygu, ani, wiesz, ochoty. I no iść na ten trening i tak iść, no to mogą się załamać, że jednak że pomimo tego, że naród jest 37-8-milionowy, no to no nie ma w czym wybierać za bardzo. No, więc, no tak. Że nie wiem, czy nawet taki fachowiec pomoże. No tak, mówię, tutaj wspomniałem takiego faceta, który do nas przyszedł tam gdzieś z jakiejś Portugalii, tylko że nie wiem, czy on się młodzieżą zajmuje, czy dorosłymi, chyba młodzieżą, kurczę, no może on coś tam wykombinuje. Ja na przykład wracałem, słuchaj, do chaty z pracy, rowerkiem sobie mijam na bałtach taki orlik, słuchaj, gdzie właśnie takie młode łebki trenują. A nie wiem, czy to są widzewiacy, bo ciężko tak po strojach poznać. Czy. I tak sobie czasami przystaję na sekund pięć, żeby zerknąć, co oni tam kombinują na tym boisku. No powiem ci, jest entuzjazm, wiesz, jednak. Taki, patrzę sobie i przypominam sobie, wiesz, tak zwane dziecięce lata, kiedy sam ganiałem za piłką, powiem ci, że patrzę na tych chłopaków młodych i mówię, kurde, jakie macie fajne warunki do gry. Słuchaj, orliki, wiesz, bramki z siatkami, rozumiesz, sztuczne oświetlenie. Można się poczuć właściwie jak prawdziwy piłkarz, wiesz, jak jesteś taki mały, nie? Także co, wiesz, no ta infrastruktura niby jest, tylko że no kurczę, właśnie, wiesz, no ludzi jakoś tak też mam wrażenie mało. No bo faktycznie komputery są dosyć ciekawsze i o ile łatwiej i przyjemniej sobie zagrać. My na pewno, wiesz, nie jesteśmy FIFA, nacją. My nas na pewno, Maćku, nie jesteśmy nacją, która wiesz, potrafi wychować setki Lewandowskich, tak? My ostatnie sukcesy, takie, ja mi się udaje, że polska piłka umarła i nie wiem, czy ożyje w 1983 roku, kiedy Widzew osiągnął wtedy wielki sukces, jeżeli chodzi o piłkę klubową. Grał w półfinale dzisiejszej Ligi Mistrzów i chwila, moment, mógłby się w finale znaleźć i wygrać tą Ligę Mistrzów. Równie dobrze, bo wygrał wtedy Hamburg. No tak, a rok wcześniej było trzecie miejsce w Hiszpanii, nie? Wcześniej było trzecie miejsce w Hiszpanii. To są sukcesy, które się nie wzięły z byle czego, tak? Później nagle się stało tak, jak się stało, a dzisiaj to tak, po prostu no tak tam wszystko odjechało na kilometry świetlne, że ty mówisz o budowie drużyny. No to ja ci powiem, że ja w odróżnieniu od ciebie to z żoną albo na spacer gdzieś tam idę, albo właśnie oglądam mecze. No i tych meczy, ponieważ jestem wielkim kibicem piłki angielskiej, więc teraz angielska piłka gra codziennie, tam z jakimś tam wyjątkiem, że jednego dnia nie gra, więc codziennie coś jest fajnego. I wczoraj na przykład oglądałem kolejny świetny mecz, gdzie grała drużyna Aston Villa Birmingham. I drużyna Aston Villa Birmingham, to niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest Aston Villa i że ona jest z Birmingham. I nie wiedzą, że ma taki zespół, który już niedługo będzie grał w europejskich pucharach najprawdopodobniej. Albo taki Wolverhampton. Po prostu patrzysz na grę Wolverhampton, to po prostu ręce ci się składają i przecierasz oczy, że tak można grać. No. I takich zespołów w lidze angielskiej się pojawia coraz więcej. Na przykład Everton. Everton, który jest wiceliderem Ligi Angielskiej po kilkunastu kolejkach, tak? Już w grudniu jest wiceliderem. Czyli można powiedzieć, że też może być w pierwszej czwórce. No i sądzę, że jakbym pomyślał, to jeszcze bym tutaj dwa zespoły bym powiedział, które są, wiesz, to już nie jest tylko właśnie Liverpool, to już nie jest tylko Manchester City, Manchester United, nie jest Chelsea, tak? To tutaj już i West Ham potrafi fajnie zagrać i potrafi punktować. Także zespoły typu West Bromwich Albion czy Newcastle potrafią, wiesz, zabrać punkty Liverpoolowi i stwarzać sytuacje. Także to wszystko polega właśnie na tym, że musisz mieć przede wszystkim ludzi. Jak masz ludzi, czyli jak masz właścicieli, którzy mają duże ambicje i mają konkretny pieniądz, a nie jakiś tam, wiesz, 50 ludzi, którzy włożyli po 5000 zł. Jak masz, wiesz, do tego prezesa, który, wiesz, który potrafi stworzyć struktury i wszystkich ludzi z tego rozliczać, z każdego działania, jak się umawiamy, to się umawiamy, wszystko jest na papierze, a nie na słowo. Masz trenera, który potrafi, wiesz, rąbnąć w stół albo potrafi zrobić fajną atmosferę w zespole, najlepiej jak jedno i drugie. Ja wyobraź sobie, Maćku, że widziałem ostatnio trening Tottenham Hotspurs, Tottenham, kolejny wielki klub, który gra świetnie w piłkę obecnie, bardzo świetna drużyna. Widziałem trening Tottenhamu, gdzie oni
na siłowni grają w krykieta. Ja mówię, że chcą ze sobą, przed tego się biorą. To sobie wyobraził, wiesz, że grają z lami, grają w taką piłeczkę i mi laskami pokają. Taki mają na trawie. I się śmieją i się biorą z tego. Znowu ja mają. Nie, słuchaj, sobie kupić krzynkę piwa, wiesz, się nadziabać gdzieś, kurczę, wiesz. I takie mam wrażenie, wiesz, po prostu zacząć się zachowywać tak. Ale Maciuś, no nadziabać się można raz, można się drugi, a tutaj chodzi, żeby codziennie z sobą tak, bywać. Nasi piłkarze przychodzili, wiesz, do pani Basi na godzinę przed treningiem, czy dwie godziny, siedzieli sobie, czytali prasę, palili papierosy, wiesz, oglądali, pili tą kawę i gadali i się śmiali, a w piątek czy w sobotę się umawiali, gdzie razem pójdą z żonami na jaką, wiesz, imprezę. No, to byli ludzie, którzy chcą przebywać. No. A dzisiejsi, no to nie wiem, tam pewnie też są jakieś grupy, które z sobą lubią być, ale no na boisku inaczej widać na boisku, że ci chłopcy chcą coś grać, bo ambicje, ja ambicji absolutnie nie odbieram. Natomiast no nie wiedzą jakby na czym ta gra polega. Ona naprawdę polega na tym, żeby ta piłka się znalazła tam w środku i trzeba tych sytuacji dużo stwarzać i trzeba być skutecznym. No i tego brakuje. No. Tak, ciekawe, ale to z tym, słuchaj, z tym Wolverhampton to mnie zaskoczyło, że tak fajnie grają, a tak się zdziwiłem, ponieważ znam osobiście kibiców Wolverhampton, bo słuchaj, bo w czasie wojny część mojej rodziny znalazła się w Anglii, proszę ja ciebie, moi jacyś krewni, kurczę, bo to są po bracie mojego dziadka, tak. Bo brat mojego dziadka został w Anglii i tam cała rodzina jakaś moja mieszka. I oni są kibicami właśnie Wolverhampton, słuchaj, także wilki. No, także ja zawsze jednego. Pamiętam. Jimmy Page'a, no Jimmy Page to fajny facet. Jimmy Page. Tak, Jimmy jest kibicem wielkim tym właśnie Wolverhampton i Wolverhampton jest dumny z tego, że Jimmy Page jest kibicem. Ale słuchaj, no to widzisz, ale to powinien tak jak czekaj, Steve Harris chyba z Ironów ma zawsze na swojej gitarze ma West Ham United. No, a Jimmy Page ma na plecach wilka. O kurde. Bracie, widzisz, zupełnie innymi oczami popatrzyłem teraz na Cepelinus. No to ciekawe. Ciekawostka. Także wiesz, no powiem ci, że jak masz rodzinę, no to chłopie to załatwiaj bilety i polecimy razem na mecz, wiesz, Wolverhampton, bo naprawdę to będzie dobry czas. Bo no, tak. Alana czy jakiś inny tam, wiesz, piłkarz, to... Ja marzę o tym, słuchaj, żeby pójść na mecz na Wyspach, bo marzę o tym, żeby usłyszeć te śpiewy angielskie, bo to jest po prostu coś, co mnie urzeka i pójść sobie do pubu przed meczem i posłuchać tych wszystkich, kurczę, akcentów i no, to by było fantastyczne. Nie wiem, czy by mnie tak bardzo interesowała sama piłka nożna, czy chyba bardziej by mnie interesowały trybuny. Natomiast, kurczę, no, Wolverhampton, słuchaj, to dobrze, trzeba pomyśleć, wiesz, powiem ci, trzeba pomyśleć. Bo chętnie, jak mówię, chętnie bym się na jakiś taki mecz wybrał. A słuchaj, dobrze, bo tu już musimy powoli kończyć, to mam takie jeszcze taką kwestię, słuchaj, właśnie takie marzenia widzewskie. Czy ty masz jakieś takie marzenie w nowym roku dotyczące Widzewa? W sensie no pewnie, że mam. Na przykład, no to proszę, podzielmy się. Powiedzcie, kolego, no. Czy marzycie. No moim marzeniem no to przede wszystkim jest to, żeby się pojawił w Widzewie, wiesz, no właściciel, no, taki, który, tak jak powiedziałem już kilka razy dzisiaj, taki, który wie, dokąd ten klub ma zmierzać i który porobi sobie jakieś przystanki po drodze i będzie do tego dążył, jeżeli wiadomo, że sukces tworzą ludzie, więc jeżeli ktoś tego nie będzie tutaj mógł sprostać, to go wymieni na następnego i się nie będzie bawił i będzie w tym konsekwentny. Taki właściciel, który właśnie widzi ten cel, a tym celem to jest właśnie gra dobra, gra w czubie ekstraklasy, gra co roku w europejskich pucharach. No to taki, to jest prawdziwy widzewiak. No to jest właściwie człowiek na właściwym miejscu, no, który wyjmie te pieniądze i je zainwestuje, albo będzie szukał kolejnych kilku takich i summa summarum będą mieli taki kapitał i to będą też tacy ludzie, którzy będą mieli takie wizje i takie same jak on. No ktoś taki właśnie jak był takim człowiekiem, no Ludwik Sobolewski, no po prostu taki człowiek szerokich horyzontów, który widzi więcej niż przeciętny Kowalski. No i marzy mi się też ktoś taki, jak właśnie trener Jezierski będzie
drugi Jezierski, który będzie złapi ich wszystkich krótko, powie im na prostu, na czym to polega, że mają walczyć od pierwszej do 90 minuty, a pomocnicy to mają tak grać, a będzie ćwiczył i ćwiczył do bólu, aż wypracuje jakieś schematy i będzie to widać na boisku. No, także marzy mi się nowy Łapiński Tomek, który będzie, wiesz, świetnie bronił, gdzieś tam będzie fruwał, będzie ustawiał obrońców. No, tak. Jakiś rozgrywający mi się też marzy, żeby w Widzewie był ktoś, kto właśnie wszystko widzi, podaje, podąża za grą cały czas, piłki są do niego, na krótko, na ten, pyk, długa piłka. Ktoś, kto będzie potrafił przerzucić, tak jak ci piłkarze, których oglądam w Premier League, piłkę z jednego fragmentu z płyty boiska na drugi, to będą przerzuty po 50 metrów celne do nogi. I to żeby było trochę też, żeby było w tym frajdy. No i piłkarze, którzy będą szli na przebój, będą po prostu kiwać, tak? Nie będą się bać po prostu kiwać, będą szarżować z jednej, z drugiej strony, strzelać z daleka. Kiedy ja ostatnio strzały z na 16, słuchaj, to takie właśnie takie, że ta piła leci raczej siatkę w przerwie. To ja nie wiem, ty zawsze mnie to zastanawiało, jak to się dzieje, słuchaj, że oglądam mecze ligi zagranicznej, to biegnie tą piłkę, słuchaj, to ona leci, wiesz, jak rakieta, słuchaj, a te strzały, słuchaj, są takie plazmi, a mi się odbił, a nie trafiłem, wiesz, i to tak się lecą takie balony. To są ludzie, ty tam coś pracujesz u siebie, coś tam po pracy jeszcze robimy, a oni po prostu jeszcze nie robią, tylko po prostu no, strzelają do tej bramki, tak? Po prostu na tym to polega, żeby strzelić do bramki. No i nie potrafią, tak jak mówisz, celować albo siły nie mają, bo to ona nie ma odpowiedniej siły, nie ma no, jakiejś... No, także no, no to marzy mi się ktoś, kto będzie potrafił wybijać rzuty rożne, takie, że ta piłka będzie leciała jak po prostu jak torpeda tam w... No tak. Wiesz... No. Pole karne, a będzie z 5-10 ludzi, którzy od nas będą chcieli tą piłkę czymkolwiek żuchem, żeby ją tam wparować, żeby wpadło do środka. A ja się martwię, no i to nie muszę martwić, to pojechać w dużej ilości, albo tacy, którzy chcą, żeby to kibica ma w ogóle, żeśmy wrócili na stadion, także to jest moje pierwsze marzenie takie. Wiesz, bo cała reszta to myślę, że jakoś się tam zrobi, ale marzę o tym, żeby po prostu kiedyś w końcu przyjść na ten stadion, kurde, i sobie, wiesz, pluć koparę i śpiewać te mądre piosenki nasze. Także to takie moje marzenie. A drugie marzenie to ma takie... Aha. Halo, halo. Masz rację, bo ważne jest, żeby się spotkać właśnie z kolegami, no, z koleżankami, tak. Żeby po prostu z sobą pobyć. Tak, oczywiście, to jest chyba... To jest bardzo ważne. Najważniejsze, no bo wszystko, co mówię, no to są jakieś marzenia, to są jakieś realne jak najbardziej. Tak, tak, tak. Jakbyśmy się znowu spotkali, jakby ten wirus nas tak nie prześladował. No. Halo? Halo, tak, 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 jestem, bo takie zakłócenia no, ciekaw jestem, czy się zaszczepisz, powiedz. Oczywiście. Właśnie czekam na to, bo po prostu, wiesz, już mam dosyć... Oczywiście, wiesz, to nie daje żadnej gwarancji, że tam ci się nic nie stanie. W sensie, jakbyś tfu zachorował. Ale wiesz, no... dzięki szczepionce jednak się udało parę chorób wyeliminować, wiesz, z ludzkości. Także nie, no, chciałbym jak najszybciej się zaszczepić, bo to po prostu, wiesz, może to umożliwi jak najszybsze, wiesz, powrócenie na trybunę, no zobaczymy. Oglądanie no. Właśnie, tak, oglądanie meczy też tak są. No o to chodzi, i wiesz, i nie patrzenie na drugiego człowieka jak na potencjalnego zbrodniarza, wiesz, który cię, kurde, zainfakuje, że się tak wyrażę. Piotrze, słuchaj, bo minęła godzina, nie będziemy już więcej nudzić, bo tam, wiesz, czuję, że już parę osób przysypia, także słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, i dziękuję za rozmowę. I słuchaczom o, dziękuję. Przepraszam, że taki byłem pesymistyczny dzisiaj, ale... No właśnie, jakoś tak, kurde. Jakoś po prostu. Tak wyszło, no. Będzie dobrze, kurde, stary. Zobaczysz. Dobra, do widzenia w takim razie. Na razie. Dobrego wszystkiego. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC Sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.